Emil Zbierkowicz, środa 18 marca. Faktycznie jestem w Zbierkowicach. Już chwilowo mnie tu nie było. Więc szybki filmik, jeżeli by chodziło o rozdysponowanie funduszy ze zbiórki, dlatego że głosujecie za tym, aby jednak te fundusze przeznaczyć na remont pomieszczeń wewnątrz, no to pokrótce przejdę się i pokażę, co by było do zrobienia. Więc przede wszystkim najwięcej prac tutaj w kuchni. Niestety muszę się szybko nagrywać, bo mi się bateria kończy. Dużo prac tutaj w kuchni by było do wykonania, różnych wykończeniowych. Tak jak widać, mam konkretny zamysł tego, ale o tym już było nieraz. Jakby tu miała wyglądać wersja finalna. Na razie w sumie to są gołe ściany. Pokój. W pokoju drobne prace wykończeniowe, które też czekały. Tutaj w tej dziurze to wszystko zniknie. Ta szafa, zasłona, kosa spalinowa, farby, coś tam. Tutaj szafa wnękowa. Oj, przychoczyło się. Tutaj na pewno wstawię jakąś jeszcze dodatkową futrynę z drzwiami, bo mniej więcej w tym momencie po prostu nie można jej zamknąć. Oczywiście po prostu nie zamykają. W dużym pokoju na pewno jedna większa szafa wnękowa, taka, która by miała wieszaki. Taka, która by była większa na pewno od tej, co jest teraz. To jest oryginalna szafa poniemiecka z tego domu. Więc jeszcze zerknę do komórki. Tylko że tutaj właśnie jest problem z instalacją elektryczną, bo coś wysiadło. Że tak ogólnie pokażę. Są też drobne prace wykończeniowe. Na pewno jakiś materiał, czy po prostu pozostałe panele, czy gumolit wcześniejszej zbiórki wykorzystam sobie tutaj na podłogę i też wykonam pewne prace wykończeniowe. Coś muszę na poważnie pomyśleć jeszcze raz o tej podłodze, żeby ją tak w miarę na gotowo zrobić. Coś takiego, co jakby szybko się montuje. I ewentualnie przy jakby kolejnych, ale to już dużych nakładach finansowych, będzie to można szybko zdjąć, położyć tutaj instalację docelowo i tą podłogę z powrotem przywrócić. Mam w planach jeszcze jeden zamysł, tylko nie wiem, na ile mi baterii starczy, żeby pokazać. Się świeci na czerwono. Więc mam w planach jeszcze jeden zamysł, o ile tych funduszy by mi wystarczyło, ale myślę, że powinno. Taka drobna praca na elewacji, mur mi pęka, więc muszę wstawić tutaj taką szynę stalową i ją zabetonować. Chwilowo zostało to zabezpieczone i tam u góry tak samo, okienko idzie do zamurowania. Tak samo jak to okno było, to było zamurowane w zeszłym roku na jesieni. Tak samo to też idzie do okna do zamurowania, dlatego że tu koncepcja w przyszłości będzie zupełnie inna. Okej, także to był bardzo szybki vlog jak na mnie. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie wpłacone kwoty. I na koniec trochę z widoku Bierkowic. Fantastyczny początek wiosny, o ile miejmy nadzieję, że latem nie będzie 40-stopniowych upałów. Dzięki, na razie.